Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku programu Wolontariat to ma sens, w którym promujemy ideę wolontariatu, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są Panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, Pani Zofia Wcisło, prezes Stowarzyszenia. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Państwa, witam Panią. Pani Urszula Schneider, członek Stowarzyszenia. Witam. Jest z nami także pani Jolanta Chomącik, kierownik środowiskowego domu samopomocy działającego właśnie przy stowarzyszeniu. Dzień dobry, witam. Oraz pani Agata Bielczajna, opiekun uczestnika środowiskowego domu samopomocy. Dzień dobry. Stowarzyszenie w tym roku obchodzi piękny jubileusz. To już 15 lat, odkąd państwo działacie tutaj w Starym Sączu. Jak to się stało? Skąd się w ogóle wziął pomysł na to, aby takie stowarzyszenie w Starym Sączu założyć? No i jestem jednym z inicjatorów powstania tego stowarzyszenia. Powód był bardzo prosty. Ja mam syna niepełnosprawnego i no i tak sobie pomyślałam, że jak on skończy szkołę, to co będzie się z nim działo. No i skrzyknęliśmy tak kilka osób, które no wtedy trzeba było mieć 15 osób, żeby założyć stowarzyszenie. Było nas na pierwszym zebraniu chyba 20 osób się zebrało. No i założyliśmy to stowarzyszenie z myślą o tym, żeby zorganizować warsztaty terapii zajęciowej. No ale okazało się, że wtedy już takie nasycenie tymi warsztatami w powiecie było już wystarczające, także okazało się, że to była taka nowa inicjatywa. Te środowiskowe domy dopiero zaczęły powstawać. No i właśnie myśmy się pokusili o zorganizowanie tego, z tym, że było to bardzo wielka pomoc gminy, bo gmina przejęła działalność od państwa. No a później rozpisali konkurs, no i dali nam budynek, w którym mogliśmy tę działalność prowadzić. To było dla nas bardzo wielki plus, że zostaliśmy gotowi do eksploatacji budynek. Także, że w ten sposób się to działo. Po prostu potrzeba była taka, żeby zagospodarować te osoby, które pokończyły szkoły, tak jak mój syn, żeby mogły się dalej rozwijać, nie nastąpił jakiś regres w ich rozwoju. No właśnie, na co mogą liczyć osoby niepełnosprawne, które właśnie są uczestnikami środowiskowego domu samopomocy, który działa tutaj przy stowarzyszeniu? Główne działania środowiskowego domu skupiają się na usamodzielnianiu, kształtowaniu umiejętności, podtrzymywaniu umiejętności i doskonaleniu umiejętności samoobsługowych, jak również ich integrację ze środowiskiem lokalnym, społecznością lokalną. To już zdaje się cała instytucja w ciągu tych 15 lat, kiedy zaczynaliście Państwo, a teraz no to kawał dobrej roboty za Wami. No tak, zaczynaliśmy, było 22 osoby, w tej chwili mamy 38 osób. Zapotrzebowanie jest o wiele większe, wiadomo, jest dużo osób chętnych, natomiast miejsc w tej chwili dotowanych i statutowych jest 38. Zatrudniacie Państwo osoby, zatrudniacie Państwo terapeutów, ale jak wcześniej rozmawialiśmy, to te wszystkie osoby pracowały wcześniej jako wolontariusze właśnie przy stowarzyszeniu. Tak, no na początku, jak to wszystko się jakby formowało, dużo czasu poświęciliśmy na wolontariat, bo to nie była praca, prawda, 8 godzin od do, tylko no i weekendy i długo jakby poświęcaliśmy, dużo czasu poświęcaliśmy na rozkręcenie, jakby można było powiedzieć, żeby to zafunkcjonowało, tak? Bo i urządzanie środowiskowego domu i no bardzo, bardzo dużo czasu. Ja może wejdę w słowo, bo zanim powstał środowiskowy dom, to stowarzyszenie funkcjonowało przez właściwie 2 lata, bo w 2007 roku powstał, tak, w grudniu, a stowarzyszenie zostało założone w 2006 roku w styczniu, także trwały 2 lata i było w tym właśnie bardzo dużo działań i wszystkie były na zasadzie wolontariatu. Świętej pamięci ojciec Stanisław Olesiak, on tak, za jego przyczyną bardzo dużo żeśmy się tak ogromadzili, ponieważ on zainicjował, żeby raz w miesiącu odprawić mszę dla osób niepełnosprawnych i myśmy te nabożeństwa w różnych parafiach na terenie naszej gminy organizowali. W ten sposób ludzie się dowiadywali o naszym stowarzyszeniu, o tym, że przygotowujemy środowiskowy dom. Także wszystkie te działania, jedną z takich pierwszych naszych akcji to była akcja ulotkowa. Wyprodukowaliśmy taką ulotkę, jak się zachować wobec osób niepełnosprawnych, jak ich traktować w podejściu. Odpatrzyliśmy od urzędu
miejskiego z Sopotu, taką ulotkę, gdzie żeśmy znaleźli. I to była pierwsza nasza akcja właśnie taka. No i wszystkie te działania, pikniki, ogniska, wszystkie takie działania były po prostu na zasadzie wolontariatu, bo wtedy nikt, zresztą zarząd do dziś pracuje jako wolontariusze, wszyscy pracujemy, ale dopóki nie zatrudniliśmy w Środowiskowym Domu Kadry, wszystkie działania były na zasadzie wolontariatu. Pani Zosiu, tak patrząc wstecz na to, co się przez 15 lat działo, to chyba nie tylko ja, ale mamy takie nieodparte wrażenie, że to stowarzyszenie to tak naprawdę jest wielką, dużą, szanującą się rodziną. No to tak jak i w rodzinie, różnie bywa, nieraz dochodzi do między nami i do konfliktów. No ale myślę tak, jak zawsze ja to tłumaczę, że wszyscy mamy jakieś swoje wady, ale w sumie myślę, że przyświeca nam ten jeden główny cel, żeby jednak służyć osobom niepełnosprawnym i myślę, że w ten sposób jakoś no coś udało nam się osiągnąć. Ja mam pytanie do pani Urszuli Schneider, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, jest pani nową członkinią, tak, stowarzyszenia. Tak, bardzo krótko stawiam pierwsze kroki w tej działalności. Co zadecydowało o tym, że właśnie chce pani pracować z niepełnosprawnymi osobami na rzecz niepełnosprawnych osób? Ja nie wiem co. Ta atmosfera, którą tu zastałam, bo mój kontakt był taki, powiedzmy, no odległy. Nie będzie to tajemnicą, jeżeli powiem, to czuję wewnątrz, że podziwiałam panią Zosię w momencie, kiedy jej jeszcze nie znałam w ogóle. Córka kiedyś przyszła do domu, mówi, mamo, jest taka pani, mówi, która ma dziecko niepełnosprawne i popatrz, ona miała odwagę i siłę zorganizować coś takiego jak stowarzyszenie. No więc było to kilka lat, że ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, ale jedna ze współzałożycielek zaprosiła mnie na zajęcia z dekupażu, a ponieważ no, lubię coś robić, no więc przyszłam i tam mnie przyjęto strasznie, bardzo serdecznie. I to chyba zadecydowało, że ja się poczułam taka, no, jedna z nich. Potem podpisałam deklarację, stałam się członkinią, a ostatnio pani Zosia mnie zmotywowała do prowadzenia teatrzyku. To moje, no znowu pierwsze kroki w tym względzie, pomimo tego, że nauczycielką byłam, uczyłam młodsze klasy i tam często organizowały się akademie, to były, każda z nas miała nawet dwie w ciągu roku, ale to była inna praca. Ja sądziłam, że tutaj będzie troszeczkę trudniej. Rzeczywiście jest trudniej, ale tu pomocą służą mi panie, które no cały czas są pod ręką. To jest pani Marysia Tokarczyk, która i stroje, i wszystko. O co zapytam, to ona jest chodzącą encyklopedią tego stowarzyszenia, podpowiada i tak dalej. To są dwie mamy, które są na bieżąco. Mają swoje dzieci, wiedzą, co te dzieci potrafią, bez żadnych aspiracji, ale z chęcią, żeby te dzieci również brały udział w zajęciach. To jest pani Bednarczyk, pani Grażynka Bednarczyk, pani Kowalczyk Marzena. Teraz doszlusowała do nas pani Stasia Chlipała, która taka jest cichutka, spokojniutka, ale swoje robi i nie widać jej, ale widać to, co zrobiła, jest ciągle. To ona jest taką no, typową tak to wygląda. Bałam się tego, że ja sobie z tymi dziećmi nie poradzę. Dziećmi mówię, to są przecież i dorośli ludzie. Ale okazało się, że to jest taka grupa, która już pracowała. To nie byli ludzie wzięci z łapanki. Tam się wchodzi i od razu jest dyscyplina i każde polecenie jest wykonywane najlepiej jak potrafią. I to mnie tak cieszy strasznie. Cieszy mnie, że i one traktują mnie chyba jakoś tak z sercem. No najlepszy dowód, podchodzi do mnie taka mała dziewczynka Kinga. Ja cię lubię. To jest właśnie siostra. A, to nawet nie wiedziałam. Ja cię lubię. No więc to jest takie, no takie motywujące. Chcę się z tymi ludźmi pracować. Takie są moje odczucia. Ja może wejdę w słowo, dlatego że no, teatrzyk działa już właściwie 12 lat, także dlatego to, co Ula powiedziała, że widać, że już pracują, no to naprawdę pracują, a oprócz tego w kabaret działa w stowarzyszeniu, w tym środowiskowym domu, także oni naprawdę ze sceną są. Obyci. Tak. Zresztą tutaj jakby za nami pewnie zwrócili Państwo uwagę, że tutaj się stroje szykują, tak? Do spektaklu tak z okazji Święta Trzech Króli, tak?
To znaczy, to będzie, będą jasełka i jasełka. Tutaj muszę ja znowu powiedzieć. Pani Ula jest autorem scenariusza. No i właśnie reżyseruje. Przedstawienie będzie bardzo starosądeckie, ponieważ opiera się o kolędy Jana Joachima Czecha, także... Czyli praca cały czas... Ja tutaj mam pytanie do pani Agaty, bo wywołaliśmy Kingę, tak? Tutaj... Dobrze, że jest takie miejsce właśnie tutaj w Starym Sączu, że gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą no, po prostu dobrze spędzać czas, mają gdzie wyjść z domu, mają jakieś zajęcie, poznają przyjaciół. Tak, to jest rewelacyjne miejsce. Przede wszystkim to nie jest miejsce, to jest dom, tak jak jest nazwa. Tak naprawdę przychodzi taki etap w życiu tych ludzi, kiedy kończy się dzieciństwo, bo to są osoby dorosłe i o tym musimy pamiętać. To nie są dzieci, którymi się troszczymy, czy ono jest chore, czy nie. Wkładamy całe serce, całą troskę, możliwości w nauczenie ich w miarę samo o sobie decydowanie, ale samo funkcjonowanie w społeczeństwie. Natomiast przychodzi etap, kiedy oni stają się dorosłymi ludźmi i zostali tak jak wtedy. Zamknąć ich w domu, do pracy nie pójdą. My, rodzice tych dzieci funkcjonują, chodzimy do pracy, trzeba zarabiać. A z nimi co? I nagle przekłada się zupełnie odwrotnie, że dom staje się ich, to stowarzyszenie, natomiast nasze domy to są domy ich pobytu, domy noclegi, spanie, ale ich życie to jest tam. Więc bez tego miejsca te osoby by były bardzo, bardzo opuszczone. Bo one czują, one potrzebują. My jako opiekunowie nie zawsze technicznie, ale też tak mentalnie nie umiemy ich przygotować i tak dalej. Natomiast tu jest kadra, która jest wykwalifikowana z predyspozycjami, ze swoim spokojem, z zaangażowaniem, więc oni otwierają przed nimi zupełnie nowe możliwości, między innymi na przykład ten działający teatr. Powiem prywatnie, że byłam kilka lat wstecz dopiero, pierwszy raz, ja jako na widowni osoba. I był to teatr integracyjny, chyba wtedy na dziesięciolecie, taki zebranie kilku teatrów, kilka scen. I szczerze mówiąc miałam łzy w oczach i zawahałam się, który świat jest bardziej prawdziwy. Mój w znaczeniu nasz, ludzi zdrowych, funkcjonujących, czy ich. I w ich świecie jest więcej prawdy, bym powiedziała, więcej szczerości, niż my tego doświadczamy na co dzień, a jednak się izolujemy od nich. Pani Zosiu, to są bardzo ważne słowa, które pani Agata przed chwilą powiedziała. Czy to jest, ja myślę, kwintesencja tego, co 15 lat temu jakby kiełkowało w głowie, to co chciała pani osiągnąć, zakładając właśnie stowarzyszenie? No myślę, że dużo się udało w takim sensie. Właściwie... Właśnie o to chodziło, nie? Żeby właśnie te niepełnosprawne osoby nie były wstydliwie hodowane, przepraszam, ale... No tak było, po prostu siedziały w domu i nigdzie nie wychodziło do tej pory, nie miały okazji, szansy. Tylko brały udział w życiu społecznym. I myślę, że to nam się chyba udało i no. to daje nam satysfakcję, ale tak, ponieważ tematem jest wolontariat, to ja właśnie ciągle to muszę podkreślać, że naprawdę... No, większość, nie licząc załogi, która też nie zawsze wszystko robi tylko za pieniądze, bo po prostu w SDS-u, po prostu wszystkie inne działania są na zasadzie wolontariatu. Także że to, że się rodzice angażują, to co pani Ula powiedziała, że tutaj się zbierały, robią jakieś tam rzeczy nad dekupażem, to na przykład jak urządzaliśmy to biuro, to wszystko prawie było zrobione na zasadzie wolontariackiej. Tak, wszystkie prace remontowe, później całe przystosowanie tego pomieszczenia. Tutaj panie nawet malowały wszystkie te półki. To wszystko jest zrobione jako wolontariat. Teraz my staramy się podziękować wszystkim darczyńcom 1%. Więc tak samo przygotowanie 500 pakiecików na podziękowanie to po prostu też praca właśnie i członków stowarzyszenia, i zaprzyjaźnionego stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi, które nam pomogło te pakieciki przygotować, bo to naprawdę jest bardzo dużo pracy i bardzo dużo po prostu na zasadzie wolontariatu. Właściwie wszystko oprócz kadry to pracuje jako wolontariusze. Czyli się taki, że tak powiem brzydko, sznureczek ludzi dobrej woli tworzy koło was i cały czas przychodzą nowi. Tak dokładnie nowi. Jest. I, bo jakoś właśnie muszę to powiedzieć, że
w ludziach drzemie taka potrzeba, żeby robić coś dobrego. Jak mają szansę zrobić coś sensownego, to raczej nie ma problemu, żeby pozyskać ludzi do takiej pracy. Ja przynajmniej mam takie doświadczenie, a myślę, że te 15 lat mnie upoważniają do tego. Czego życzyć z okazji takiego pięknego jubileuszu 15-lecia? Ja bym powiedziała, że nowych miejsc. To, co pani kierownik powiedziała, jest 30 miejsc, zaczynali pani Zosia, 38. 15 osób zaczynało w stowarzyszeniu. W tej chwili dom ma 38 miejsc, a w społeczeństwie jest więcej osób. Więc... Są szanse? To do pani Zosi pytanie. Na to, żeby było więcej miejsc, żeby udało się więcej osób przyjąć właśnie w środowiskowym domu. Są najlepsze widoki, ponieważ gmina się zdeklarowała, że rozbuduje. Zresztą mamy już, jest projekt, jest gotowy. No teraz tylko poszukiwanie środków, ale projekt piękny na rozbudowę. Między innymi ta garderoba, która tu za nami właśnie trochę tak bruździ, że tak powiem. Bardzo ładnie wygląda to. Ja wybrałam to miejsce, bo uważam, że na tym tle naprawdę... No, ponieważ nie ma, do tego czasu zajmowało się strych w środowiskowym domu, który jednak nie jest odpowiednim miejscem. Przeciwpożarowe przepisy nie dopuszczają do tego, żeby takie rzeczy tam były składowane. I jeszcze się kuny na dodatek tam dobrały, także już nam potwierdziło, żeby się szybko stamtąd ewakuować z tymi strojami. I właśnie one tu za nami są przygotowane, ponieważ już za 4 dni będziemy wystawiać jasełka. No i trzeba było te stroje przygotować. No a tu są z tych 12 lat działalności stowarzyszenia, trochę się tych rzeczy nazbierało. No i także, że będziemy tutaj robić garderobianą szafę, no na razie jeszcze jest nie gotowa. No ale będzie, w każdym bądź razie. Ja muszę dopowiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o rozbudowę, bo jest takie światełko, projekt rzeczywiście został przygotowany, ale to dzięki wielkiej przychylności burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka i całych władz obecnych. Także oni bardzo starają się i są bardzo otwarci na nasze potrzeby. Muszę się też cieszę się z tego, że wszystkie potrzeby w tym projekcie były uwzględnione, jakie mamy. Między innymi duża sala spotkań, bo to jest dla nas bardzo istotne. Nie musimy... I te miejsce na garderobę. Tak, miejsce na garderobę, jak już pani prezes wspomniała. To chyba jest oczko w głowie pani prezes. No, inny komfort pracy, inny komfort przebywania przede wszystkim uczestników i rozwijania ich umiejętności w perspektywie. Piękny taras, bo mamy piękny też duży ogród, który wykorzystujemy do różnych terapii i spędzania wolnego czasu, odpoczynku. Także będzie... Bo w tej chwili no niestety te warunki są mało komfortowe, jest już ciasno, bo też jakby rozwijamy się, osoby, które dłużej u nas przebywają, no coraz nowe umiejętności staramy się im udostępniać, więc robi się po prostu ciasno. I też jest potrzeba zwiększenia miejsc, bo zapotrzebowanie jest ogromne, naprawdę. Także że tutaj kieruję ukłon w kierunku burmistrza i że... I jeszcze muszę powiedzieć, pani prezes wspomniała o ojcu Olesiaku, Stanisławie Olesiaku, których zawsze gdzieś nie było spotkania, że on o tym nie przypominał też burmistrzowi i czujemy jego ducha i opiekę. I oczywiście ducha Mariana, burmistrza, byłego burmistrza Mariana Cyconia, świętej pamięci, który również no, jakby rozbudował, przysposobił swoimi decyzjami ten teren i ten budynek. Także, ale tyle osób dobrej woli, tyle się udało, więc nie ma, tak więc nie ma innej możliwości jak ta, że uda się rozbudować. A jeszcze na zakończenie pani Urszula, bo wspomniałam, czego życzyć z okazji tego. Właśnie, czego życzyć. Tutaj pani mówiła o sprawach materialnych, a ja z kolei tak patrzę na atmosferę, która tutaj w tym całym zespole panuje. Zawsze może być lepiej, tak się mówi, ale ja mówię inaczej, niech nie będzie gorzej. Niech będzie tak, jak było, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie, dużo się robi, duży zapał i zaangażowanie wszystkich, którzy się otarli o ten zespół. Jeszcze właściwie zapomnieliśmy o młodzieży powiedzieć. Chciałam jeszcze powrócić do sprawy wolontariatu.
ponieważ właśnie w ostatnim zespole teatrzykowym mamy wspaniałą młodzież z liceum ogólnokształcącego, która weszła do zespołu tak, jakby już w nim funkcjonowała. Od razu wiedzą, co robić, jak się zachować, w sensie takim, co można po nich oczekiwać, tak, że jesteśmy naprawdę pełni uznania dla tego właśnie, dla tej młodzieży, która właśnie, to są chyba uczniowie drugiej klasy liceum. Naprawdę to jest właśnie, są tacy prawdziwi wolontariusze. Czyli też na zakończenie, bardzo dobrze, że Pani przypomniała, bo o nich nie należy zapomnieć, to także jest bardzo ważne w kontekście tego, że łączymy też pokolenia, te młode, młodsze osoby i te starsze, także duże podziękowanie dla wolontariuszy tutaj, tych młodszym wiekiem, którzy działają przy stowarzyszeniu. Jeszcze raz dziękujemy Paniom bardzo za udział. Dziękujemy.